Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista im świeci. Amen. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Perła Louis. Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości. Rozpamiętywanie tajemnic jej życia. Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Rozdział 13. Oczyszczenie. Starzec Symeon. Maryja, która nic nie wie o zamiarach Bożych, myśli tylko o wypełnieniu prawa zakonu mojżeszowego w duchu posłuszeństwa, które ją i syna utrzyma na drodze najzwyklejszej. Na tę chwilę przewodnią myślą Maryi jest niczym się nie wyróżniać. W czasie oznaczonym odbywa się ceremonia. Kapłan bierze w ręce swoje dziecinę
i ofiaruje ją Panu. W zamian Józef składa w ręce kapłana dwoje gołąbków. Józef i Maryja są ubodzy, zatem obrzęd ten ma miejsce w jakimś kącie świątyni. Prawu zadość uczynili. Tak, lecz Bóg nie przemawia do nas tylko przykazaniami, również zdarzeniami, okolicznościami nieprzewidzianymi. Trzeba nam serca przysposabiać do przyjęcia tych zdarzeń tak ochotnie, jak i przykazań. Maryja już miała opuścić świątynię, gdy starzec znany ze swej pobożności podchodzi do niej, zatrzymuje ją, wpatruje się w dziecię i cały rozpromieniony zaczyna głośno się modlić. Zdarzenie to mogło najpierw wydawać się dziwne. Można było je sobie tłumaczyć ową psychologią zwykłą u starców, która mimo woli skłania ich ku dzieciom z chęcią pogłaskania maleństwa. Takie może było i przypuszczenie Józefa i Maryi. Wkrótce jednak zrozumieli i odczuli, że oto stoją wobec zdarzenia niezwykłego. Istotnie, ów starzec Symeon odpowiedź wziął od Ducha Świętego. Nie miał oglądać śmierci, aż najpierw nie ujrzy Chrystusa Pańskiego. Zatem w oczekiwaniu tej szczęśliwej chwili przyszedł do świątyni, lecz nie wiedząc ani dnia, ani godziny łaski, czujny był na każde poruszenie Ducha Świętego w jego duszy. Otóż tego ranka Duch go przyprowadził do świątyni i gdy na progu spotkał się z Józefem i Maryją, słowo wewnętrzne tegoż Ducha oświeciło Symeona. To On, to Chrystus. Wtedy starzec wziął Jezusa na ręce i błogosławił Boga i mówił: Teraz puszczasz sługę Twego, Panie, w pokoju, według słowa Twego, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje. A ojciec jego i matka dziwowali się temu, co o nim mówiono. Przepowiednia to słodka i chwalebna dla Jezusa. Lecz natychmiast zwracając się do Maryi, starzec dodaje: Oto ten położon jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a duszę Twoją własną przeniknie miecz, aby myśli z wielu serc były objawione. Wszystkie cierpienia, sprzeciwy i ów miecz, o Matko Boleściwa, wyjawią, co się kryje na dnie serc ludzkich, albowiem w bólu i doświadczeniach wykaże się, kto jest przyjacielem lub nieprzyjacielem Pana. I starzec umilkł. Od tego dnia miecz bólu coraz głębiej przenikać będzie serce Maryi. Zatem największe, najczystsze jej szczęście trwało jedynie 40 dni i to jeszcze przeplatane troską o świętą dziecinę, wystawioną na skrajne ubóstwo i bezustanną zależność od okoliczności. Chwile szczęścia bywają zawsze krótkie. Policzmy dni, w których wszystko nam się wiodło, nam sprzyjało. Czy doliczymy się 10? I święta rodzina opuściła Jeruzalem, powróciła do najętego domku w Betlejem, w jakimże zamyśleniu i w jakim bólu duszy. Józef i Maryja, zachowując zawsze święte milczenie, nie wspominali między sobą o tajemniczym wydarzeniu w świątyni, aby bądź prostą ciekawością, bądź jakimś niebacznym słowem, żalem, nie uchybić względem nieubłaganej woli Bożej.
Już następnej nocy miecz boleści zaczął serce Maryi przenikać. Oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: wstań i weź dziecię i matkę jego, a uciecz do Egiptu i bądź tam, aż ci powiem. Albowiem będzie, że Herod szukać będzie dziecięcia, aby je zatracił. Gdy się nosi Jezusa w sercu, nie trzeba liczyć na długi spokój. Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przeciwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości, módl się za nami.
przyczyno naszej radości. Módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławne pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo saranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pociecho migrantów, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomoże niewiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się.
Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Pana chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie, jak Cię pozdrawiają anieli w niebie. Zdrowaś, zdrowaś, Panno Maryjo, boś Ty jest Syna Bożego, Tyś Królową nieba, świata całego. Tyś jest godną, Maryjo, tego. Tobie się kłaniają chóry anielskie, Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie. Ciebie prosi i plemię ludzkie. Weź swą opiekę nasz Kościół Święty, Panno Najświętsza, niepokalana. Niechaj miłością każdy przejęty czci w nim Jezusa.